A man has fallen into the river in Lego City. Start the new rescue helicopter. Hey! Build the helicopter. Czas zerwać z typowym schematem, który cały czas stosowałem w Plague Inc. Koniec z atakowaniem na te tereny, które są już przez nas zaatakowane za 8 czy 9 razy. Dzisiaj polecimy w inne tereny, ponieważ mamy nanowirusa, który według rad powinien być zacięty troszeczkę w innym miejscu. I zobaczymy, czy to się sprawdzi, zobaczymy, czy uda nam się to zrobić, ponieważ cały czas w komentarzach na Discordzie, a pod filmami, każdy mi mówi: wiesz co, cwaniak, nanowirus będzie teraz strasznie ciężki i ty sobie z nim pewnie nie pora, i w ogóle, i super, i w ogóle. Zobaczymy. Mikroskopijna maszyna do zabijania, która wymknęła się spod kontroli. Brzmi świetnie, tym bardziej, że to jest wirus, a wiemy, że z wirusem wtedy było też tak dość prosto, jednakże mówię, tutaj mówicie, że jest bardzo ciężko, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie, zobaczcie, jak to wygląda. To jest jakiś zbiorniczek z igłą, która nagle dostała jeszcze nogi. What the hell, nie mam pojęcia. Następujący trigger został odkryty i odblokowany. Premia ATP. Okej. Premia ATP polega na tym, że otrzymaj bonusowe DNA na początku. No coś cudownego, żeby z czymś takim zacząć. Darwin to są mutacje, kreacjonista to jest zmniejszenie szansy na mutacje i twoja zaraz zastosuje się do wyleczenia. Wiecie co, ja chyba wezmę dalej darwinistę. Te mutacje czasami się przydadzą? Chyba? Albo nie, zrobimy sobie trudniejsze do wyliczenia. Z genów chcę być... I teraz pytanie, jeżeli chcę zaatakować na tereny, które mam zamiar, to są... Wydaje mi się, że teren... O, ale Boże, jak mi teraz krzyczycie za geografię. Z jednej strony wydaje mi się, że to są mokre, z drugiej strony, że są suche, albo że są neutralne totalnie, ale weźmy sobie, że hydrofil. I zionizowaną hajs, czyli dodatkowe DNA przy dewolucji. Więc to po prostu bierzemy, mamy tutaj, teraz już mamy prosić 4 geny. W sumie mamy 4 geny, nie mam tylko tutaj jednego. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Pytałem się też, czy bez genów da się to w ogóle przejść i tak dalej, czy będzie trudno. Było powiedziane, że tak, że można to przejść bez genów, że żadnych większych problemów po prostu nie będzie. Więc zaczynamy naszą przygodę, normalny, a naszym... nanowirusem będzie coś, co uwielbiam i coś z dedykacją dla PewDiePie'a, czyli my. Mimi review, PewDiePie ma teraz przerwę na YouTubie, a memy sobie po poprzednim odcinku były i są dalej w moim sercu od lat. Gdybym tylko był bardziej kreatywny, uwierzcie, że mielibyście więcej takich wstępów, ale to nie jest tak proste. Więc zaczynamy naszą przygodę z nanowirusem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak powiedziałem, że nie wiem, czy to jest wilgotny kraj, czy suchy. Teraz uwaga. Czy ewentualnie neutralny. Let's go! Wiedziałem, że może być wilgotny kraj. Wiedziałem, wiecie, tutaj ta cała ta puszcza Amazonki i tak dalej, Brazylia musi być, kurczę, gdzieś w tych terenach. Zaraz będzie, że Amazonka nie jest w ogóle w Ameryce Południowej, powiedziałem głupotę. Zaraz. Się chcę upewnić, bo to byłby przypał, jak był Amazonka. Rzeka w Ameryce Południowej. No i mówię, oczywiście, że to jest tutaj, więc zaczynamy sobie z Brazylią i zobaczymy, jak nam to pójdzie. 8 punktów na start, fajna liczba. Memy zakaził pierwszego człowieka, oczywiście. Teraz informacja na temat memów. Memy to jest nanowirusem sztuczną formą życia, który ucieka z laboratorium. Ludzie przesyłają kod, aby cię wyleczyć. Zniszcz ich, zanim oni zniszczą ciebie. O kurczę, od razu już masz ten procent odkrycia. Holy shit. Okej, co my tu w ogóle mamy? Rozprzestrzenianie wygląda na normalne. Objawy wyglądają na normalne. Umiejętności, odporności, przechwycenie fragmentu kodów. Hakuje fragmenty transmitowanego leku i zakłóca sygnał spowalniając przyszłą transmisję. To wydaje się, że to jest świetne. Elementy radykalne. Elementy nieważne. Ustabilizowanie rozpoczynania i zdolowanie zabójczego czynnika poprzez stabilizowanie aktywnej ochrony genetycznej wydłuża do osiągnięcia skuteczności przez lek. Wydaje mi się, że to chodzi o przechwycenie kodu, żeby spowolnić odkrywanie tego leku. Bo inaczej to serio będzie jakaś tragedia. Więc zrobimy sobie to przechwytywanie, co dalej, segmentu kodu, okej. I dajmy się jakoś rozprzestrzeniać, jednakże bym chciał się rozprzestrzeniać, dlatego że jesteśmy w wilgotnym kraju, to woda. Nie wiem, czy to w ogóle ma taką zależność, ale ile potrzebuję punktów? 9. Okej, i teraz czekamy. Ale już mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to. Proszę mnie nie patrzeć za to, że to tak szybko po prostu leci.
Może tutaj serio trzeba zacząć tykować też w... Jak się nazywa? W objawy. Może. Może, ale... Wiecie co, ja może zrobię sobie w... Nie, bezcenność to nie... Wait, 0 punktów DNA? Czemu to jest za darmo? Czy będziesz już mnie odkryli, więc to nie ma sensu, żebym tego nie zrobił. Zróbmy torbiele w takim razie. Wydaje mi się, że muszę się skupić na tym, żeby... Co? Rozwinąć przechodzenie tego wszystkiego? Albo dalej przechwytywać ten kod? Nać dać sobie po prostu temu się rozwijać? Ale wszelkie punkty, które zdobędę, powinienem dawać pewnie w przechwytywanie kodu. Chyba. Zobaczcie, że na razie nie dostanę żadnych punktów. Może ja po prostu mam pecha, że nikt nie chce się jakby stąd wydostać. Okej, 8 punktów. Umiejętności, mogę sobie dalej przechwytać kod. Chyba to powinienem zrobić. Nie widzę, żeby szczerze mówiąc jakoś cofnął się kod od leku, ale niech będzie. 9 punktów. Okej, sobie. Zobacz dalej rozprzestrzenia. Zróbmy kraje Brazylii. Wydaje mi się, że mogą być dobre owady. To jest też ten jakby wiejski kraj i tak dalej. Insekta mogą być, tam jest dużo, przecież cała ta puszcza amazońska, tak? Puszcza, las, wiecie co chodzi, tam może być dużo insektów. Może ustabilizowanie. A co to jest? Przeciążenie replikatora. Przeciąż replikatora wirusa na kilka tygodni obiecuje znaczący bonus zaraźliwości. Przeciążenie uszkodzenia replikatory lekko zmniejszając zakaźność. Wiecie co, zrobimy to. Wydłuża czas od osiągnięcia skuteczności przez lek, więc wydaje mi się, że to może być spoko. O! Cofnęło! W końcu cofnęło! W końcu jakiś progres mamy! Wydaje mi się, że potrzebuję zrobić sobie jakąś odporność na chłód i odporność na leki. Żeby tak troszkę zatrzymać, więc trzeba wejść w umiejętności, mamy odporność na chłód. A na leki potrzebujemy 15 punktów, więc... Lecimy. Ogólnie ja w tym trybie nie chcę w ogóle przyspieszać aktualnie na podwójną prędkość. Byłem 4, ta gra byłaby po prostu w mgnieniu oka zakończona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jeszcze 5 punktów, jeszcze 5 punktów potrzebuję. 5 punktów. Mieć odporność na lek, jakkolwiek. Tu się ładnie Ameryka Południowa zaraża. Jeżeli bym nagle w trakcie musiał znowu zrobić cięcie, to ja już to pisałem na Discordzie. Nie przemyślałem tego. Kupiłem sobie przed odcinkiem dużo tak zwanego chalky milk, czekoladowego mleka. Ja jestem po prostu... ja nie toleruję laktozy, więc jeżeli nagle bym wyleciał, to się nie zdziwcie. Zróbmy sobie... O! Ropnie. Wydaje mi się, że to może być spoko, ponieważ zwiększy to zaraźliwość i dotkliwość. A tak jak powiedziałem, no i tak już nas odkryli, więc to nie jest na zasadzie coś, co może zostać spowodowanie, że nas odkryją bardziej, tak? U mnie zaczynam się zastanawiać, bo ludzie pisali tak: broń biologiczna jest odkryta, że nanowirus jest odkryty. A co jeżeli są dwie rzeczy odkryte i potem z bronią biologiczną też się będziemy tak bawić? Proszę, nie! Okej, wysypkę sobie zmutowałeś, niech będzie. Czyli tutaj mogłem wziąć tą częstotliwość mutacji. Teraz to ma sens. Teraz to miałby sens. U mnie muszę rozwijać się jako ptactwo, rozprzestrzenie ptactwa. Ponieważ to spowoduje nam, że jakoś zaraźmy może te tereny Euroazji. Znaczy Europy i Azji, tak? Ile potrzebuję punktów na w ogóle ptactwo? 14, okej. Proszę, zacznijcie troszeczkę rozprzestrzeniać, troszeczkę chociaż. Takie troszeczkę, okej, jest Arabia, tutaj saudyjska. Więc mam 14 punktów, mam teraz ptactwo. Więc może teraz jakoś się ruszy to wszystko, ale co potem? Co potem? Zatrzymam grę, nie chciałbym zatrzymywać. Muszę was powstrzymać, w takim razie znowu leczenie. Czyli jeżeli byśmy wzięli umiejętności, co to jest? Przeciążenie replikatorów, szyfr złamany. What? Ogólnie, czemu ja się zakrywam? Czemu ja się zakrywam? Jak widzicie, się zakrywam i tak dalej. Zamiast po prostu
kichać jak kicham. Albo kichasz, przecież nie zarażę was przez kamerkę. Robimy genetic hardening, żeby to wszystko spowolnić. A potem weźmiemy tą, ten, czyli co to w ogóle jest? Dalsze tylko mnie zaboczyło czynnika poprzez łamanie szyfru DNA. Wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia skuteczności przez lek. To musimy to mieć zdecydowanie. A ile, za ile punktów jest? Za 15, okej. Okay. Come on, come on, come on. Okej, okay, punkty, jeszcze dwa punkty, dwa punkciki. Dziękuję. Więc tutaj spowalniamy znowu szukanie przez lek. Znaczy szukanie leku. I potem co bym musiał dalej? Zabijanie ich? Spowalnianie tego jeszcze bardziej? Chyba spowalnianie szukania leku, żeby to się wszystko mogło zarażać przez ten czas. To przemieszanie to było, jak to się nazywało? Przetasowanie genetyczne. Wydaje mi się, że to jest opcja, którą potrzebujemy. Żeby jeszcze bardziej cofnąć, żeby jeszcze bardziej spowolnić. Bo, no bo to może być innego. Nie wiem też, czy muszę zainwestować troszkę w objawy. Za ile jest kichanie? Przecież ja nie mam kichania. Gdzie było kichanie w ogóle? Tu było, tu był kaszel i potem było kichanie, prawda? Żeby pochodzili wszędzie aciu! I się zarażali wszyscy. Tylko pierw potrzebuję 6 punktów, żeby zrobić sobie kaszel. A potem dopiero kichanie. Fajnie było, jakby teraz nagle się zewoluowało, tak? Jedno z nich chociaż. Dawaj, mam 6 punktów, więc zrobimy sobie kaszel i tu będzie kichanie. Dokładnie. Okej, mamy pierwsze zarażenie przez spowodowanie kaszlem. Tutaj drugie zarażenie spowodowanie kaszlem. Trzecie spowodowanie kaszlem i robimy teraz kichanie. Czy u mnie rozwijając objawy? Nie. Myślałem, że jak rozwijam objawy, to chociaż dostaję jakby cofnięcie tego szukania leku. Coś, czego jeszcze do tej pory ani razu nie sprawdziłem, ale no niestety tak się nie wydarzyło. Okej, okay, punkty, punkty, wszędzie punkty mi się tutaj zasypują. To mi się by... O, tutaj jeszcze jest. Odporność na chłód może zrobimy. Zróbmy odporność na chłód, że może się dostać na ten, na Grenlandię, tak mi się wydaje. U mnie tutaj co będzie? Przeniżenie nadajników emisji. Przeciąż przechwytywacze leku. Chyba chodzi o przechwytywacze. Wystarczy odporność na lekarstwo przez kilka tygodni. Przeciążenie uszkodzi przechwytywacze, zwiększając wrażliwość na dłuższą metę. To wydaje mi się, że to będzie opcja, którą potrzebuję. Chyba. Jest to przynajmniej logicznie, jak się zastanowię, to wygląda jakby to było coś, co potrzebuje. Ale też wydaje mi się, że może potrzebuje rozprzestrzeniania się bardziej. Bo jak w ogóle wygląda sytuacja na świecie? No zobaczcie, ile jeszcze krajów nie zostało dotkniętych w ogóle. Mam zaledwie 13% zarażonych. Rozprzestrzenianie się. Zróbmy sobie, żeby w ogóle rozprzestrzeniało się w powietrzu, czy nie? Czy lepiej już to zainwestować podwójnie w wodę? Dajcie, daję więcej. Nie robię powietrza, nie robię powietrza. Mamy już w powietrzach ptaki w teorii. O Bożu! Cudownie. Cudownie, po prostu cudownie. Zdobywajcie nam punkty, tak jest, zdobywajcie nam punkty. Zdobywajcie nam punkty, a wy tam sobie trudźcie z odkrywaniem lekarstwa, bo... No bo tak i tyle, koniec, kropka. Ja bym tak jeszcze... O, mistrzostwa świata anulowane z powodu strachu przed memy. No i dobrze, bardzo... nie, tam było piłkarskie, to ja nie, to cofam to nie było bardzo dobre. Zróbmy sobie przetasowanie genetyczne, tylko czy ja bym chciał... Czy ja bym chciał... zrobić coś takiego jak... utrudnienie rozwijania się. Czy jednak jeszcze bardziej rozwinąć rozprzestrzenianie się. Zobaczmy jak to... Okej, to już pięknie wyglądałoby. Co jest lepsze? Insekty są lepsze, więc zróbmy sobie insekty na rozprzestrzenianie się. Zaraźmy teraz cały świat. W mgnieniu oka mi się wydaje. Fajnie jakby w końcu jakieś coś poleciało do Grenlandii, bo tam jest cała cisza. Potrzebujemy, żeby nam prom popłynął. Chociaż jeden prom, no błagam was, albo niech będzie losowe zarażenie tam. Okej, nudności się rozwinęły, to mi się podoba. Mam 55 punktów. Co ja potrzebuję? Co ja potrzebuję? Zabijać ich, utrzymywać dalej. Nie wiem, weźmy w objawy. Immunopresja, gorączka. A tu zwiększy już nam się śmiertelność, więc możliwie powoli zacznijmy to robić. Najże to nie zacznie nam zamykać tych barier. Ha! Przetasujmy raz jeszcze. Może spowolnimy całe odkrywanie leku? Może to brzmi absurdalnie, ale też dobrze. Zróbmy obrzezanie skóry. Nie wiem, nie chcę iść po prostu w śmiertelność, ponieważ boję się, że wtedy zaczną zamykać granice i wtedy się nie zarazimy. A tego byśmy po prostu nie chcieli.
Okej, została pierwsza śmierć już na świecie. Dalej nie dostało się nic do... A nie, dostało się do Grenlandii przed chwilą. Nie zauważyłem tego. Czyli co, wszystkie kraje się zrobiły? Mamy wszystkie kraje zarażone. Nie potrzebujemy już tak bardzo rozprzestrzeniania się. W sensie, potrzebujemy, żeby zaraziło wszystkie kraje, ale... Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej naprawdę drodze, by to zwyciężyć za pierwszym razem. Nie chcę przyspieszać, nie chcę, bo nie chcę go schrzanić. Okej, immunosupresja, nie będzie immunosupresja. Patrzcie, jak przed chwilą był pierwszy prom do Grenlandii, teraz był drugi prom do Grenlandii. Ja zbieram to w sposób punkty. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy palnie wszystko, inwestuję w największą ofensywę, jaką możemy mieć, czyli znowu ten, tą niewydolność narzędziową, czy jak to się tam nazywa. I niszczymy wszystko. Ile czasu zostało? 50 milionów. Okej. Dawaj, come on. Tyle samo praktycznie martwych, co zdrowych. Zobaczcie, jak ten lek wolno leci teraz. Spowodowałem, że on tak wolno zaczął lecieć, że ja nawet się go w żaden sposób już nie boję. Hej, Fajnok, ten nanowirus będzie najcięższym, jak mi do tej pory tknąłeś. A ja? Ja się przynajmniej tak czuję. Jakbym ogarniał wszystko, co robię w tym wypadku. Zresztą martwicę zrobimy sobie. Tu zwiększymy jeszcze sobie śmiertelność. Tu zwiększymy śmiertelność. Wstrząs hipowolemiczny. Za 34 punkty. Okej, to czekam na 34 punkty. Wiem, że mógłbym czasem rozprzestrzenianie się. Jednakże nie wydaje mi się, że to będzie aż tak bardzo potrzebne. To będzie chyba najszybsza. Znaczy najszybciej będzie to się zwiększała liczba śmierci do tej pory, odkąd gramy w Plague Inc. Ponieważ aż tak bardzo nie rozwinęliśmy chyba jeszcze ani razu śmiertelności. Zobaczcie, jak to leci. A w momencie, kiedy zdobędę 34 punkty, to jeszcze bardziej to rozwinę. Jak to pędzi. No nie ma szans. Nie ma szans, żeby nagle skądś 50% wybuchło. Nawet jakbym teraz ładnie rozwalał tych już baniek, to serio wydaje mi się, że to już byłoby po prostu nie do powstrzymania. To jeszcze byłby krwotok wewnętrzny. Jezu, jak to jeszcze można bardzo rozwinąć. Ile jest w ogóle ten krwotok wewnętrzny? Za 24 punkty, jeżeli uda mi się to zrobić, to jeszcze bardziej to zrobię. I nawet nie poleciałem do toalety ze względu na Chalky Milk. Jestem się zadowolony. Bo gdzie by była jeszcze duża śmiertelność? Tutaj. Na zakażenie ogólnoustrojowe, ale to jest 30 punktów, które raczej już nie jestem w stanie zrobić na czas. Po 200-300 milionów naraz po prostu umiera. A chyba jeszcze dam radę. Tak jest, dam jeszcze razę. Jeszcze radę bardziej zwiększyć śmiertelność. Pół miliona. 300 milionów. 200 milionów. 180, 150. Setka milionów. Setka milionów. 100 milionów, a nie setka milionów. 50 milionów. I proszę państwa, ostatnie 20 milionów ludzi na świecie. To jest już mniej niż ludność w Polsce. I to był nanowirus, a raczej memy, które zlikwidowały życie na tym świecie. To były te słabe memy, które po prostu nas wszystkich zniszczą. Lekarstwo miało być w postaci dobrych memów, jednakże... Albo inaczej, lekarstwo to były słabe memy, które chciały nas załatwić, a zaraza to były dobre memy, które zwyciężyły. Owszem, wyeliminowały życie na ziemi, ale trudno. Memy wyeliminowały całe życie na ziemi i udało nam się to zrobić w 524 dni. To jest chyba nasz rekord. Zobaczcie, jak u mnie na początku szło. To było przerażające. Jak to tak wolno szło, widziałem ten procent lekarstwa i tak dalej. Jednakże to i wirus, znaczy nanowirus i wirus, były dwoma najłatwiejszymi zarazami, jakie są do tej pory, ponieważ nie musimy się martwić tak bardzo o to, że zaraza jest. Możemy tą śmiertelność robić i tak dalej i jest git. Wirusie chyba trzeba było trochę cofać, ale tutaj poszło naprawdę perfekcyjnie wszystko. Tak chciałem, żeby po prostu się wydarzyło. I tutaj, w porównaniu przynajmniej z poprzednim odcinkiem, wiedziałem, co robię. A nie tak jak na ostatnim, że co ja kliknąłem, co ja zrobię, oh my god. Nie, to nam wszystko wyszło i zrobiliśmy to, odblokowując typ genu TLS plus i typ zarazy broń biologiczna, która też jest przez was nazywana z jedną z straszniejszych zaraz, jeżeli chodzi o te, które po prostu istnieją. Ogólnie teraz wam przypominam, jeżeli tego jeszcze nie mówiłem, to mówię po raz pierwszy, jeżeli tego słuchacie, od razu mówię, że
Małpia Grypa oraz Shadow Plague, jeżeli się pojawią, to tylko i wyłącznie w jednym epizodzie, bez względu na to, czy wygram, czy przegram. Nie będę próbował tamtych na siłę wygrywać, ponieważ są to jakieś, wygląda DLC, coś w tym stylu, więc to nie jest bazowa gierka. Owszem, dam im szansę, żeby nie było, że nagle ich nie tknę w ogóle. Jednakże jeżeli pierwsza próba się nie powiedzie, to nie będzie drugiej próby na tamtych chorobach, więc chciałbym to po prostu od razu wam już powiedzieć, żeby nie było potem, kiedy będzie na przykład kolejna próba. Więc to ma tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Plugging Evolved. Był to nanowirus, który został szybko przeze mnie pogromiony, ale naprawdę największe podziękowania są dla osób, które dają mi radę, ponieważ patrząc po pierwszym odcinku, a patrząc na ten odcinek, zdecydowanie widać, jak sobie po prostu z tym wszystkim radzę. Te wszystkie rady, które dostaję, które mi mówią mniej więcej, co powinienem zrobić, co zrobić tak, tu, nie, tak, a i tak dalej, po prostu no widać, że coś nam dają. Więc widzimy się w kolejnym odcinku i cóż, siemanko, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Siemanko, peace, yo! Baby, I'm a bad boy, I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.